A, fuck. Siedem pieczęci, siedem pieczęci. Drodzy kultyści, zebraliśmy się tutaj, ażeby wielbić naszego pana, szkarłatnego króla, który... W sumie nie wiem, co on chce zrobić. Jakby nie wiem, jak on wygląda nawet, ani czego chce. Jakby nie wiem, czy on w ogóle istnieje. W szczególności dzisiaj chcemy pamiętać o jego dzieciach, które... My nawet nie wiemy, kim są jego dzieci, jakby... To co chodzi, nie no, wali mnie taki kult. Ja się wypisuję. A we wszystkim z tej strony Pio i niedawno opowiadałem wam wszystko, co wiemy o istocie zwanej Szkarłatnym Królem. Jak powstał, jakie są jego motywy i jakie niewyobrażalne horrory są z nim powiązane. Wspominałem jednak o dwóch tematach, które chciałem rozwinąć w przyszłości. Mianowicie o przerażającej i brutalnej procedurze 110 Montauk oraz o dzieciach Szkarłatnego Króla. Nie lubię wam kazać czekać długo, więc dziś przeanalizujemy i poteoretyzujemy, kim może być 7 dzieci Szkarłatnego Króla. Zapinajcie pasy, bo będzie dużo tajemnic do przeanalizowania. Ale na początku jeszcze chwilka i małe pytanie, czy na pewno subskrybujesz mój kanał? Sprawdzam w razie, gdyby YouTube jednak cię odsubował, bo czasem tak robi. A jeśli tak, to śmiało zapraszam do kliknięcia przycisku subskrybuj, ponieważ... według statystyk YouTube'a tylko połowa osób oglądających moje filmy mnie subskrybuje. Podejrzane, Tak przy okazji, skoro reklamuję samego siebie, to zareklamuję jeszcze naszych kolegów z Czech, od gry z CP Escape from Site 19, którzy mają teraz własny serwer Discord, więc wbijajcie do nich śmiało, jeżeli chcecie jakieś update'y o grze, a już niedługo na kanale postaram się wrzucić film z rozgrywki w to cudo. Mam nadzieję, że nie możecie się doczekać równie bardzo co ja. Ale przechodząc do tematu. Na początku przypomnę wam, kim jest Szkarłatny Król, potem przedstawię wam dość słabą teorię co do jego dzieci, potem zaś odkryję przed wami straszną tajemnicę, która serio was szokuje. Ale pewnie po miniaturce już możecie się domyślić, o co chodzi. Chodzi o to, że dwa SCP, które na pewno znacie i lubicie, są tak naprawdę rodzeństwem. A na koniec zostawię finalną teorię, która łączy wszystkie elementy układanki i przedstawia nam najlepszy obraz sytuacji. Szkarłatny Król to bóstwo, które choruje na tak ciężką depresję, że stwierdziło, że lepiej by było, żeby cały świat przestał istnieć. Więc jego kultyści chcą tego samego i naprzykrzają się ludziom i fundacji SCP, która z kolei chce jednak chronić ten kurwidołek zwany Ziemią, więc zabezpiecza wszelkie obiekty anomalne, jakie im wpadną w łapy. Między innymi SCP-231, czyli 7 kobiet, które przez kult Szkarłatnego Króla zwane były jego narzeczonymi. I były jednocześnie jego córkami. Ale to tam szczegół. Jeśli chcecie posłuchać pełnego raportu o SCP-231, to zapraszam na mój drugi kanał, Ojciec Pio. Tam też możecie zostawić suba, śmiało, to nic nie kosztuje, nie jesteśmy na Twitchu. Luksus, wiem. Fundacja wbiła na miejscówkę kultu i zabrała im dziewczyny, które były przez nich przetrzymywane. 6 z nich umarło przy porodzie, urodziły straszliwe monstra, każdy z nich zadawało coraz większe szkody otoczeniu. A 7 narzeczona Szkarłatnego Króla ma już niedługo urodzić coś, co skończy świat. Dlatego fundacja SCP wdrożyła brutalną procedurę 110 Montauk, która została spisana wcześniej przez kult dzieci Szkarłatnego Króla i która sprawia, że 7 narzeczona nie urodzi dziecka. Czym jest ta procedura? Nie wiadomo. Sugeruje się, że to brutalny gwałt, tortury czy inna forma psychicznego i fizycznego bólu, sprawiająca, że dziewczyna trzymana jest w ryzach. Jednak to temat na inny materiał i coś, co omówiłem już odrobinę wcześniej. To, co jest ważne, to fakt, że w raporcie o SCP-231 zasugerowano, że każde z dzieci Szkarłatnego Króla zostały zabezpieczone jako SCP. Te monstra, które zbliżają nas do końca świata, są gdzieś w fundacji i najpewniej wiemy o nich już dużo. Ale jak do cholery je namierzyć? Przegrzebując forum strony SCP Wiki, natrafiłem na post użytkownika Dr. Blackbox, który w 2018 roku wysnuł bardzo ciekawą teorię co do dzieci naszego króla w Szkarłacie. Zauważył on dwie rzeczy. Po pierwsze, SCP, którymi stały się dzieci króla w raporcie SCP-231, są ocenzurowane w nietypowy sposób. Bloki cenzury przy każdym z nich są tylko 2, a to bardzo dziwne jak na fundację, ponieważ nawet SCP-001 ma 3 cyfry łącznie z 2 zerami.
Czytając SCP-233 z kolei, dr Blackbox dowiedział się, że 3-4-cyfrowy system oznaczeń w fundacji nie był jedynym, jaki funkcjonował i często obiekty SCP spisywane były nie po kolei, były skracane albo w ogóle innymi oznaczeniami były oznaczane, tak więc na przykład SCP-048 mógłby być nazwany SCP-48. Więc tak naprawdę pod tą cenzurą może kryć się cokolwiek. Drugą rzeczą jest nawiązanie do liczby 7. 7 pieczęci, 7 narzeczonych, 7 dzieci szkarłatnego króla. Według autora teorii liczba 7 nawiązuje tutaj do 7 grzechów głównych. Pychy, chciwości, nieczystości, zazdrości, obżarstwa, gniewu i lenistwa. Dr. Clef, oryginalny autor raportu SCP-231, znany jest z wielu nawiązań religijnych w swoich skipach, więc to nie jest aż taka głupia teoria. Teraz wystarczy tylko ułożyć puzzle i mamy gotową układankę. Tylko że tutaj cała teoria spada z rowerka, bo te puzzle są w chuj ogromne! Jest ich dużo! Więc to, co wam zaraz przedstawię, według mnie jest momentami idiotyczne. Później przedstawię wam o niebo lepszą teorię. Ale i tak wysłuchajmy na początek teorii dr. Blackbox. Według niego dziecko SCP-231-1, nieczystość, to SCP-106, staruszek, zwany może inaczej SCP-16, który jest istotą zdolną manipulować rzeczywistością i używa swoich umiejętności do zaspokajania swoich pseudoseksualnych żądz. To w sumie akurat trafia całkiem celnie, bo SCP-106 zachowuje się jak zwierzę, które rzeczywiście dąży tylko do zaspokojenia swoich chorych fantazji o polowaniu na ludzi. Ale nie potrafię sobie wyobrazić dziewczyny rodzącej starszego człowieka, ociekającego korozyjnym śluzem. Ew. Na miejsce gniewu SCP-2312 teoria wskazuje nam SCP-682, gada trudnego do zniszczenia, którego nie da się zabić, a jego najbardziej szczególną cechą jest nienawiść do ludzkości, czyli właśnie gniew. Pasuje? No pasuje, niech będzie. SCP-231-3. Chciwość przypada na SCP-035, dzierżawczą maskę, która przejmuje ciała osób, na które zostanie nałożona, konsumując ich umysły, nim nie pozostaną niczym więcej niż kupą mięsa. To właśnie chciwość napędza jego żądzę posiadania ciała, posiadania władzy. SCP-2314, zazdrość, to według teorii SCP-447, kula zielonej mazi. Serio? To jeden z najbardziej niesławnych obiektów, który znany jest z tego, że po jego kontakcie z martwym ciałem dzieje się... No właśnie, nikt nie wie, co się dzieje po kontakcie szlamu z martwymi ciałami, dlatego jest to surowo wzbronione. Wiemy tylko tyle, że ludzie giną, a fundacja tego nie chce. Okej, ale dlaczego według dr Blackbox to szlam jest dzieckiem szkarłatnego króla, oznaczonym jako grzech zazdrości? Uwaga, uwaga, jego wytłumaczenie jest cudowne, ponieważ można powiedzieć, że jest on zielony z zazdrości. Nie wymyśliłem sobie tego, to jest jego wytłumaczenie. Znaczy, w sumie ona jest nawet sensowne. No ale nie, po prostu nie. Przejdźmy dalej. Piąte dziecko, lenistwo, to SCP-2774. I z tym się nie mogę nie zgodzić, bo to dosłownie leniwiec. A dokładniej rzecz ujmując, zdjęcie człowieka w stroju leniwca, którego memetyczne właściwości sprawiają, że osoby, które go zobaczą, tracą kontrolę nad swoim ciałem i dosłownie popadają w stan ogromnego lenistwa, kontrolowane przez leniwczą istotę, którą widzą kątem oka i która zyskuje więcej siły z każdą kolejną opętaną osobą. Dziecko SCP-2316, pycha, to natomiast... SCP-4666? Julman? Święty Mikołaj? Ha? Dlaczego? Kolejny stary człowiek rodzony przez narzeczoną szkarłatnego króla, dlaczego? Ale okej, dr Blackbox ma całkiem sensowne wytłumaczenie. Według niego Julman, uosobienie świąt, antymikołaj, który morduje i torturuje małe dzieci, to bardziej idea niż fizyczna osoba. Fundacja oswoiła go i stworzyła obraz świętego Mikołaja, udowadniając, że ludzkość może stworzyć lepsze święta Bożego Narodzenia, skupiając się na prezentach i dawaniu szczęścia, niż na samym świętowaniu narodzin idealnego człowieka. Ma to sens. Naciągany, ale ma. Ostatnim dzieckiem, mianowicie SCP-2317, obżarstwem, ma być byt, który narodzi się wraz z końcem świata i ze swoimi braćmi wybije całą ludzkość. Jednak nie wiadomo, czym ono będzie. Nie ukrywam, o ile ta teoria jest ciekawa, to mi się akurat bardzo, bardzo nie podoba, bo część obiektów jest naciągana, albo jest po prostu nierealnie brzmiąca. Ale w końcu to fundacja SCP, tu nie ma kanonu, nie ma jednej spójnej prawdy, a to, co ty wyczytasz i co wyniesiesz, jest twoją jedyną prawdą.
Przejdźmy teraz do czegoś, co jest pewne na 100% i czego nie musimy teoretyzować. Nie musimy, ponieważ mamy opowiadanie, które mówi nam dokładnie o dwóch SCP, które narodziły się z SCP-231. Dwaj zupełnie różni bracia. Ale zanim o nich, muszę wspomnieć o opowiadaniu Dust and Blood, Proch i Krew, o którym mówiłem obszerniej w filmie o Szkarłatnym Królu. Opowiada ono o stworzeniu świata i narodzinach samego Szkarłatnego Króla, jednak jest w nim dokładny spis córek narzeczonych króla i co symbolizują. Każda z nich miała swoje imię i pieczęć, która ją określała. To tak w ramach wstępu. Rozwinę, co każda pieczęć znaczy za chwilę przy kolejnej teorii. A teraz o dwóch braciach, dzieciach Szkarłatnego Króla. Przed wami opowiadanie New Job, nowa robota, autorstwa dr Handra. Jest ono przedstawione w formie e-maila do dr Izabeli Collingwood, napisany przez jednego z członków samej Rady O5. Przydzielono jej nową pracę przy jednym z obiektów SCP. Ale dlaczego aż O5? Dlaczego aż najwyższy zarząd fundacji musiał się pofatygować, żeby poinformować ją o tej robocie? Jak straszny musi być to obiekt, że aż oni musieli ją przed nim ostrzegać? Otóż obiektem tym jest... SCP-999. Łaskotkowy potwór. Tak, najbardziej uroczy SCP, jaki istnieje, który samą swoją obecnością potrafi wyleczyć wszelkie stany depresyjne, choroby psychiczne i traumy, które nękają człowieka. A ponadto będzie próbował chronić ludzi, którzy mu towarzyszą za cenę nawet własnego życia. Ponadto uwielbia szamać słodycze. Zastanawiacie się teraz pewnie... Ej... Czy on dąży do tego, że SCP-999, ten żelatonowy stworek, to dziecko Szkarłatnego Króla? Tego wielkiego Edlorda, który chce zniszczyć świat? Tak. SCP-999 jest dzieckiem narzeczonej Szkarłatnego Króla. A dokładnie SCP-2317. Jego siódmej narzeczonej. Fundacja SCP po uratowaniu siedmiu dziewczyn z rąk kultu obserwowała śmierć ich szóstki i narodziny wielu monstrów, aż nie została siódma, ostatnia z nich. Kultyści jakoś tak bardzo poręcznie zostawili za sobą instrukcję rytuału, procedury 110 Montauk, która sprawia, że SCP-2317 nie może urodzić i za wszelką cenę ostrzegali, że jej dziecko przyniesie koniec świata. Czy to nie brzmi podejrzanie? Agenci fundacji odkryli wiele historycznych informacji na temat Szkarłatnego Króla, m.in. transkrypt ksiąg Daewitów, starożytnego ludu, który służył Szkarłatnemu Królowi i który stłumił wyznawców sarkicyzmu u zarania dziejów. Jeden z zapisów pokryty był prochem i krwią i opisane były tam dzieje króla i jego narzeczonych, a także co stanie się z ich dziećmi, zwanymi lewiatanami. O czwartej narzeczonej, Azib, z pieczęcią Ba, oznaczającą gniew, pisano tak. Była ogromna i potężna, przerażająca. Przybierała postać wielkiej bestii. Jej dzieci były jak ona i nie bały się ni broni, ni zaklęć, gdyż ich rany leczyły się, a ich skóry były nieprzeniknione. Fundacja wydedukowała, że czwartym dzieckiem Szkarłatnego Króla jest SCP-682. Niezniszczalny jaszczur. Ogromna bestia, której rany same się regenerują. To by się zgadzało z opisem. Starożytne zapiski mają rację. Jednak jeśli mają rację, to fundacja musiała przyjrzeć się im bardziej. O wszystkich sześciu narzeczonych pisano, że urodzą przerażające bestie, jednak inaczej było z siódmą. Miała na imię Ahabat, jej pieczęcią było Ksokib. Nadzieja. Była najmniejsza i najsłabsza z siedmiu, jednak nie została zdeprawowana przez króla. A zamiast potworów, rodziła bohaterów, wojowników, których trenowała w ukryciu, mając nadzieję, że kiedyś zniszczą króla. Fundacja była zaintrygowana tą przepowiednią i podjęła bardzo odważną decyzję. Przerwą procedurę 110 Montauk i pozwolą urodzić siódmej narzeczonej, SCP-2317. Wiedzieli, że ryzykują końcem świata klasy XK, wiedzieli, że to postawienie wszystkiego na jedną kartę, ale i tak to zrobili. Rezultatem był... SCP-999. Tak, dobrze słyszycie. Łaskotkowy potwór jest siódmym dzieckiem Szkarłatnego Króla i kiedyś ma go strącić z tronu. Jest jeszcze młody, to fakt. Wygląda niepozornie, ale ma mniej niż 10 lat. Ale jego moc i tak jest już bardzo widoczna. W raporcie SCP-999 czytamy bowiem o eksperymencie, który przeprowadzono z udziałem SCP-682. Łaskotkowy potwór jako jedyny był w stanie uspokoić wiecznie nienawidzącego jaszczura. Sprawił, że ten w końcu poczuł radość. A jeśli wierzymy daewickim księgom, to jaszczur jest bratem SCP-999.
To oznacza, że potworek jest już w stanie okiełznać swoje rodzeństwo. A w przyszłości pokona swojego ojca. Nie z użyciem magii i siły, a miłością i śmiechem, która potrafi rozjaśnić nawet najczarniejsze serca. SCP-999 w rzeczywistości nie jest obiektem klasy bezpieczne, a klasy Taumiel. Możliwe, że jest on najlepszą i jedyną bronią przeciw najpotężniejszej istocie, jaka kiedykolwiek żyła w multiversum. Wow, to dość szokujące, nieprawdaż? Mały pomarańczowy glut ma uratować ludzkość. Good luck, ja się z takiego świata wypisuję zawczasu. Może trafię, nie wiem, do Valhalla i będę mógł pośmiertnie naparzać się ze szkarłatnym Edgelordem. Ale dobra, mamy potwierdzoną dwójkę rodzeństwa, czwarte i siódme dziecko. Pora teraz na ciekawszą teorię, która przedstawia nam resztę dzieci króla, a która zgadza się bardziej z opowiadaniem Dustin Blood niż z wymysłem o siedmiu grzechach głównych. Teorię tę możecie sobie znaleźć na DeviantArcie. Powstała w roku 2017, czyli rok po opowiadaniu New Job i rok przed teorią o siedmiu grzechach głównych. Mamy tam zestawienie wszystkich narzeczonych króla z opowiadania Dustin Blood i mówi ono nam, co one symbolizują i jak się to łączy z konkretnymi dziećmi. Pierwszym dzieckiem szkarłatnego króla jest dziecko narzeczonej Ativik, narzeczonej panowania. Jej dzieci były mądre ponad resztę rodzeństwa i znały ścieżkę wojny. Przez ich dłonie doprowadzały swoje wojska do zwycięstwa. W tym zestawieniu pierwszym dzieckiem jest SCP-053, dziewczynka. Czyli na oko 3-letnie dziecko, będące o wiele bardziej inteligentne niż jej wiek na to wskazuje. Każda osoba powyżej 3 lat, która wejdzie z nią w kontakt, dozna irracjonalnego napadu furii i będzie próbowała zabić dziewczynkę. Jednak zanim do tego dojdzie, napastnik umrze na atak serca. Druga narzeczona miała na imię Agor, była narzeczoną tęsknoty. A w jej duszy wydrążono dziurę, której nigdy nie mogła zapełnić, przez co łkała, rozpaczona. Jej bezmyślne dzieci składały się na armie, które ruszały naprzód, aby zdobywać królestwa. Jej dziecko jest podobne do niej samej, ponieważ jest nim SCP-096, nieśmiałek. Bezmyślna istota, obdarzona przerażającą mocą. Nie chce nikogo skrzywdzić. Cały czas płacze, poruszając się w monotonnym ruchu. Jednak jeśli ktokolwiek spojrzy na jego twarz, musi zostać unicestwiony. Jedyne co nieśmiałek może zrobić, to unikać kontaktu wzrokowego, mając nadzieję, że inni zrobią to samo, tęskniąc tak naprawdę za normalnym życiem. Trzecia narzeczona nazywana była Adistat, narzeczona spustoszenia. Nienawidziła swoich sióstr i przynosiła ruinę, plugawiąc święte ziemie. Jej dzieci wyruszały deklarować triumf jej króla, tłamsząc pola bitwy we krwi i pyle, roznosząc zarazę i strach. Jej dzieckiem jest SCP-058, serce ciemności, ruszające bez namysłu niszczyć wszystko na swojej drodze, wypluwając przy tym bez ustanku przerażające zdania nie mające ładu i składu. Nie jest to forma komunikacji, a udźwiękowione wnętrze umysłu samego króla. Czwartą narzeczoną była Azib, narzeczona gniewu, jak już wspomniałem wcześniej, jej dzieci, podobne do niej były ogromnymi, nieśmiertelnymi bestiami, a jej potomkiem jest SCP-682. Piąta narzeczona, Achnut, zwana była narzeczoną braku. Była silna umysłem, ale wątła na ciele. Jej dzieci były zdolne w sztukach magicznych i tworzyły wielkie zniszczenie. Jednakże przez ich moc król stłamsił je, by nie mogły powstać przeciwko niemu. Piątym dzieckiem szkarłatnego króla jest SCP-239, dziecko wiedźmy, manipulator rzeczywistości, który samą myślą mógłby zniszczyć cały świat, istota, której nie mógł zabić nawet sam dr Clef. Tuż po narodzinach dziecko zniszczyło szpital, w którym się znajdowało, zabijając przy tym wszystkich w okolicy, prócz siebie. Potężna istota w ciele bezbronnego dziecka, tak bardzo niebezpieczna, że fundacja zdecydowała się trzymać ją we wiecznej śpiączce. Szóstą narzeczoną zwano Atelif, narzeczoną ukrytego. Nie była rozmowna, ceniła sobie swoją prywatność, a jej dzieci mogły zmieniać swoje oblicza i poruszać się niezauważone pomiędzy stworzeniem. Otworzyły drogi między światami, przez które rozprzestrzeniała się wojna. Nie wiadomo, czym jest szóste dziecko. Wiadomo, że nie jest okrągłe. Tak, szóstym dzieckiem szkarłatnego króla jest SCP-055, Antymem. Obiekt, którego nie da się opisać, nie da się zapamiętać. Jedyne co o nim wiemy, to fakt, czym nie jest. Idealna przykrywka dla kogoś takiego jak szkarłatny król.
Siódma narzeczona, Ahabat, narzeczona nadziei, mimo że najsłabsza, dała życie bohaterowi, który kiedyś stoczy z królem ostateczną walkę. Śmieszy was ta perspektywa? To najlepszy dowód na to, że łaskotkowy potwór rośnie w siłę. Ale wraz z nim w potęgę rośnie szkarłatny król. Ale oczywiście to tylko teoria. SCP teoria. O nie, to był zły żart. Mam nadzieję, że takiego spojrzenia na świat fundacji wam brakowało i że tłumaczy to trochę intrygi, które wam ostatnio przedstawiłem. Jeśli tak, to daj znać w komentarzu, która teoria ci się podobała, albo która ci się nie podobała. W końcu to od was zależy, którą historię przyjmiecie za tą prawdziwą. Jeśli spodobał ci się film, to zostaw pod nim pozytywną ocenę. A jeśli jesteś tutaj nowy, to śmiało zasubskrybuj, a nie ominą cię kolejne teorie z pokręconego świata fundacji SCP. To były Dzieci Szkarłatnego Króla, ja jestem Pio. Do zobaczenia kiedyś.